Jestem, słuchajcie, przed urzędem celnym. Pokażę wam, jakie mam yerby. No i taka niemiła sytuacja się przydarzyła. Spotkać w takiej pozycji. I jestem na takim parkingu, nazywa się tak. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. Zapewne spodziewaliście się troszeczkę innego vloga, jesteśmy w Polsce, ale niestety już wam opowiadam, co się wydarzyło ostatnio. Ach, te moje GoPro, słuchajcie, nie nagrało dla mnie wielu rzeczy w taki sposób, jakie powinno nagrać, dlatego też widzicie, że jestem w Polsce, wyjeżdżam w trasę i tak dalej. Dlaczego nie nagrało? Nagle trasa z Anglii przez Holandię do Niemiec i później z Niemiec do Polski zmieniła jakość. GoPro zaczęło nagrywać w najgorszym jakości, jaką się tylko da w GoPro ustawić, w całkiem innym formacie. Materiał się w ogóle nie nadaje do publikacji. Nie wiem, czemu tak się stało. Jest to na pewno spowodowane w momencie, znaczy moment zmiany karty spowodował raczej tą zmianę. No i niestety nie nadaje się to wszystko do publikacji. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś w programie nadgonić i poprawić. I nie wiem, czy to widzieliście, bo jak to nagrywam dzisiaj, nie mam tego zmontowanego, nawet do tego nie usiadłem, bo jak się zjarzyłem, a już byłem w domu, że coś jest nie tak, to po prostu załamałem się i... Znaczy załamałem się, wkurzyłem się po prostu, wiecie, i nie miałem jakby weny do działania, żeby cokolwiek ani nagrywać, ani montować, ani i tak dalej. Również dzisiaj GoPro zmieniło swoje nastawienie odnośnie nagrywania dźwięku, proszę państwa. Myślałem, że nagrywam dźwięk i od rana, słuchajcie, wyjeżdżałem sobie z domku, pojechaliśmy na serwis, odebraliśmy Mieczysława, wezwaliśmy sobie Ubera później z bazy i tak dalej, wszystko to chciałem wam pokazać i oczywiście GoPro stwierdziło, po co? Po co nagrywać dźwięk? Obraz masz? No właśnie, i nie było, słuchajcie, dźwięku. Przed chwilą te pliki wszystkie wywaliłem od nowa, no i nagrywam wszystko od nowa, bo to się po prostu nie nadawało do publikacji. I w końcu w drodze, udało się wyjechać. 14:47, zobaczcie. Niesamowita godzina. A tu co? Jabłuszka. To się handluje. Słuchajcie, jadę na urząd celny 11 km. Zrobić całą tą odprawę celną. Nie obyło się bez komplikacji. Tak w skrócie wam powiem, bo nie chcę właśnie negatywnych emocji przekazywać. Problemem był głównie problem związany z przybiciem pieczątki, tak jest. Pieczątka firmowa moim zdaniem powinna istnieć w dokumencie CMR zawsze. Zawsze, nie ma takiego czegoś, że ktoś ma wewnętrzne prawo w firmie, że on nie i tyle. Na każdej kopii, na której tutaj jest swój podpis, powinna być również pieczątka. Powinno to oznaczać, z jakiej firmy jesteś i tak dalej. No tutaj pani twierdziła, że niekoniecznie. No i wiecie, walka, jeszcze raz walka. Nie lubię takiej sytuacji, bo są to rzeczy oczywiste według mnie. I ciężko z nimi walczyć pod jakimkolwiek jakby kątem, ale ja ze swojej strony jako kierowcy muszę zrobić wszystko, żeby z mojej strony było dobrze. I ja, wiecie, zgłosiłem to na spedycję, spedycja zrobiła z tym, co powinna zrobić, mają tam, wiecie, między sobą to wszystko poustalać i tak dalej. I tyle tak naprawdę. Ja ze swojej strony jako kierowcy uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić dobrze i tak powinno być. No i słuchajcie, lecę, teraz już 8:06, 9:30, a w sumie to dwie nawigacje, to różnie może być, do urzędu celnego, a właśnie jechaliśmy do Grójca. Jestem, słuchajcie, przed urzędem celnym, przed bramą, tam jest brama, tu jest parking, tu są rajki od tego Mercedesa. Wszystkie 5 w tamtą stronę są zajęte, a to są miejsca wykupione jakby pod tą agencję, w której ja się będę odprawiał. A za tymi ciągnikami w tamtym budyneczku, dokładnie tam, co widzicie za naczepami, jest moja agencja. Zaniosłem już tam dokumenty i jak wjadę, to po prostu oni oddadzą mi dokumenty, zaplombują auto i będę mógł jechać w stronę granicy z Niemcami. Na więcej nie liczę po prostu. Wydaje mi się, że dzisiaj straciłem bardzo dużo czasu na poczekaj, później, na takie czekanie, na takie głupie rzeczy.
Sam załadunek się przedłużył, sam załadunek długo trwał. No i co? Lawinowo poszło. Dzisiaj podejrzewałem, że mi się szybciej skończy 15-godzinny czas pracy niż jazdy. No a co? No nic nie jestem w stanie na to poradzić. Chciałbym jak najwięcej dzisiaj wyjechać, a co się da, to zobaczymy. Dzisiaj jest dzień wyjazdowy, dlatego też na tych agencjach celnych tutaj jest spora kolejka. Ogólnie tutaj na tej agencji bardzo często przejeżdżałem jadąc tam na Słomczyn na agencję, chyba tutaj też się już zaczyna Słomczyn, tak mi się wydaje, i tam bardzo często jeździłem i tutaj było pusto, nie? Tutaj się nic nie działo, a widzę, że dzisiaj naprawdę tutaj się dzieje. Jest tutaj w ogóle kilka agencji, zaraz wam powiem ile nawet widzę stąd, raz, dwa, trzy, cztery, no z 5 na 100% jest, co nie? Chyba, że jeszcze z drugiej strony są jakieś, nie, tam jest myjnia i wulkanizacja. Także no kilka tych agencji jest, dlatego też i kolejki są. Firmy sobie, wiecie, rezerwują odprawy celne w różnych agencjach i nie do końca też może wszyscy, tak jak tutaj to ktoś twierdzi, że nie do końca wszyscy stosują się do tych miejsc, które są przeznaczone, no i dlatego też są kolejki. I jak widzicie, już jestem na terenie agencji celnej. Tu już jest kubeczek przygotowany z yerbą. Tutaj podgrzewamy wodę do 70 stopni. No, jest 75, może być. Pokażę wam, jakie mam yerby. Zobaczcie sobie. Tej teraz używam cały czas. Jest mega smaczna. Pod smakiem, pod względem smaku jest naprawdę sztos, petarda i w ogóle. Mam też taką, ona jest miętowa i powiem wam, że teraz mam ją zalaną i sama miętowa może nie jest rewelacyjna, ale też nie jest jakaś tam najgorsza. Tej jeszcze nie próbowałem, będę ją na pewno próbował. Również jest z guaraną, tak jak również i ta. Zobaczymy, która bardziej będzie miała wyrazisty smak tej guarany. Wydaje mi się, że ta, bo ta ma więcej opinii, że jest taka bardzo guaranowa, a ta mniej. No ale zobaczymy. Może będzie też smaczna. Wydaje mi się, że chciałbym coś mocniejszego od tego, w sensie, żeby dawało troszeczkę mocniejszego kopa niż ta. No ale zobaczymy też, co pokaże. To może to będzie lepszym wyborem. Jakby to są jakieś tam inne rodzaje tej yerby. Ta jest CBSE, a ta jest Pajarito. A ta, nie wiem, yerba mate green, mate tea. No powiem wam, ciężko stwierdzić, czy to jest Pajarito, czy CBSE. Nie wiem, jeszcze nie znam się na... to jest jakaś paragwajska. No, nie znam się jeszcze na tych wszystkich rodzajach, ale jak na razie z tych dwóch ta jest lepsza. Ta fajny ma posmak, taki miętowy. Myślę, że nawet spróbuję sobie zrobić tak, żeby wymieszać tą z tą. No i słuchajcie, wyjechałem właśnie z urzędu celnego jakieś chwilę temu. No i odpalam się do was, troszeczkę się zeszło na tym urzędzie, troszeczkę czasu spędziłem, ale i tak to nie jest to, co na przykładowo ostatnio czekajcie, to było po świętach w Dunkierce, czy jeszcze na przykład w Szkocji, gdzie się odprawialiśmy i też problemy były. 2 godziny to nie jest żaden problem, także spoko. W sumie nawet wyszło troszeczkę więcej niż 2 godziny. Ojejciu, jakie tu są dziury. I fotoradar, tu jest 5 dyszek, także trzeba zwolnić. Także słuchajcie, no nie było problemu, także spoko, ogarnięte. Jedziemy, słuchajcie, w stronę granicy. Dzisiaj no 472 km do Świecka. Taki mam cel ustawiony, bo tam, słuchajcie, będziemy tankować, będziemy ogarniać wszystkie inne rzeczy związane z przeprawą, jak i myjnie. Podejrzewam, że uda się umyć. Może czas nas nie będzie aż tak bardzo gonił. I można by powiedzieć, w oddali macie ształ, ale niestety, albo istety, to nie ształ, a korek, bo jeszcze nie jesteśmy w Niemczech. Jak widzicie, za oknem już troszeczkę się zmierzcha, tam w oddali słoneczko sobie zachodzi, bardzo ładnie się świeci, niestety GoPro i tak nie oddaje tych kolorów. Tam z tyłu, do stareczku, widzę już łysego, który się wyłania, ale tak naprawdę już się wyłonił, pełnia księżyca. Także elegancko,
No i co, słuchajcie, dzisiaj za dużo nam tej jazdy nie zostanie. No, liczę, że na styk dolecę do tego Świecka. Niestety jeszcze po drodze trzeba będzie zrobić gdzieś 45. Widzę, że czym bliżej granicy, tym parkingi są bardziej pozajmowane, są bardziej oblegane ciężarówkami. Obawiam się, że naprawdę może być dzisiaj ciężko zaparkować o tej zerowej, myślę, że 23.30 gdzieś, bardziej zerowa, a nawet po zerowej będę gdzieś na tym Świecku, 281 km teraz, plus jeszcze 45, no wiecie, to gdzieś tam o tej zerowej będzie się to wszystko kręciło. Na pewno nie będę nic robił z rzeczy typu tankowanie, typu myjnia, bo po prostu nie pozwoli mi na to czas pracy mi pozwoli na pewno na myjnie, bo wiecie, same mycie to jest mniej więcej plus minus godzina, tankowanie to też nie jest 5 minut, tak? Wszystkie kotły AdBlue trzeba zalać, wiecie, AdBlue też się kończy paliwko, a paliwko do agregatu, no wszystko gdzieś tam generuje czas i niestety nie uda mi się tego ogarnąć, ale i tak zadowolony jestem, że dojadę do tego Świecka. Gdyby wszystko, to mówię, tak jak wcześniej wam powiedziałem, gdyby to wszystko lepiej szło, efektywniej, bez jakichś tam kolejek czekania, odpraw celnych tak długich, to o, zobaczcie, nawet Mercedes stwierdził, że jestem zmęczony, powinienem odpocząć. On, co prawda, jestem troszeczkę zmęczony, ale nie na tyle, żebym musiał zjechać. A zobaczcie, tutaj parking mocno zajęty, jedna rajka wolna, jedna rajka, no druga tu na końcu, dwie na końcu, no trzy rajki, no ale to jest i takie, wiecie, dziki parking tutaj w połowie Polski, no i zajęty, no to wiecie, no nic ciekawego to nie wróży. Widać, dużo transportu jedzie, dużo jedzie. Co prawda wyprzedziłem może z dwa auta, a tak to cały czas 9 zł, to podoba mi się i tempo jest dobre, ale tego transportu troszeczkę jedzie, więc obawy o ten parking są. Zobaczymy, co będzie na Świecku, co tam ten parking pokaże. To jest duży parking, tak? Wiele osób też nie jedzie na ten parking, jadą, że tak powiem, w prawo tutaj na Słubice, tam też są parkingi. Nie każdy tankuje tutaj, gdzie ja, tak? Więc no, różnie bywa, tak? Rozmawiałem też tutaj z kolegą od siebie z firmy, no i on mówi, że on tam pojechał na Zgorzelec i mu też jedzie wiara, jedzie tej wiary tyle, że słuchajcie, że no, wygląda to tak, jakby to miało dopiero ruszyć, nie? Jakby to cały ten transport taki był dzisiaj startowy, nie? Cała Polska wyjeżdża. No, ale to jest poniedziałek, nie? To jest poniedziałek. Jutro też będzie taki dzień, jak zwykle, zresztą wtorek też. Wiecie, dzisiaj ktoś się wpakował do ciężarówki, coś tam poładował, może nie zdążył, tamto, jakaś odprawa celna, zamknięta agencja, rano przyjdź, tamto. Wiecie, jak jest, nie? Idź tam później, tamto załatw. No i jutro ten dzień będzie taki kulminacyjny, może być najgorszy. Środa, to już tak, jakby powiedział, ktoś wyjedzie w środę z Polski, to na tych Niemczech gdzieś tam poparkuje, nie? To już tak jest prościej bardziej. No dobra, chciał nie chciał, trochę się ściemniło i byśmy sprawdzili, czy uda nam się zaparkować na 45. Mamy pierwszy parking, na który planuję zjechać, 26 minut zostało mi na tacho jazdy, także niezbyt wiele, trzeba by było zrobić tą pauzę. To Świecka 182 km i sprawdzamy, czy udała się. A więc jedźmy tutaj. Tu mógłbym, kurczę, stanąć. Co wy o tym myślicie? Nie, trochę za bardzo wystaje. Dobra, teraz tu przejazd. Ciasno. Jak ciasno, to przyjemno. Nie w tym przypadku. Jedziemy dalej, zobaczymy, co się dzieje dalej. Za dupami.
Dobra, tutaj nie można, no bo tutaj się wyciągają wszyscy, nie? Czekajcie, tak większym łukiem, bo jak będzie miejscuwa, to... No tu nie ma. To prawda. No i tutaj też tak nie bardzo, bo tutaj jak będą wyjeżdżać, to też będą mieli ciężko. A tu znowu nie można, bo ten nie będzie mógł wyjechać. Ale lipa. Lipa jak nic. Mogłem stanąć przed nimi. I tak nikt nie wyjeżdża. Ja bym sobie te 4-5 wykręcił. Na szybku. No lipa straszna. Tu na zakręcie to nie bardzo. Kurde. Tu można by cofnąć, nie? Stanąć i wypozować. A lecimy na następny parking. Mop do Piewiec. Zjeżdżamy i sprawdzamy. Tutaj były przed chwilą bramki, nawet nie wiem, czy może w lusterkach ich tam nie widać, takich zielonych światełek były. Za bramkami były taki zajazd jakby, ale był zajęty. Było miejsce na osobówkach, ale panowie z ITD stali. I wiecie, nie chciałem się narażać, bo to wiadomo, co im tam do głowy szczeli. Kuźwa, no tu też zajebane i to jak. Łopanie. No ale tu już nie mam wyjścia. Staję przed kabinami. Nie ma takiej nawet możliwości, żebym gdziekolwiek dalej jechał, nie? 4 minuty mi zostały na tacho. Także lipa straszna. No, wyciągnę się tu i tam sobie wcofam. I zrobię sobie pauzę, nie? I zjem jakiś obiadek. O, to. To jest bardzo dobry plan. Fachowa rinka. Żeby fachowa rinka w co nie przypierdzieliła. Na razie idzie dobrze. I pyk, prościutko. Po mistrzowsku. No i słuchajcie, o Świecku to już zostało tylko marzenie. Jakieś takie głupie plany. Nie wiem czemu, ale nie wiem, jak ja to obliczyłem, że 9 godzina plus 15 godzin to jest pierwsza od nocy. Ja nie wiem, zakręcony jestem ci jak kupa w betoniarce. Kurde, no przecież to jest godzina zerowa, nie pierwsza. No i niestety. Godzina 27 na tacho powoduje, że 149 km do celu nie jest możliwe. Żaden możliwy sposób, żeby to zrobić. Niestety. Także czeka nas gdzieś tam jakieś Świecko, gdzieś tam bardzo przed Świecko. Nie, no słuchajcie, gdzieś tam trzeba będzie stanąć grubo przed Świeckiem. Załóżmy ze 2-3 parkingi przed Świeckiem, no bo nie da rady dolecieć. Musiałbym sporo przekroczyć czasu pracy, a tego bym nie chciał. Nie chciałbym ze względu na to, że już trochę przez ostatnie 28 dni nagrzeszyłem, więc wystarczy. No nie ma co jakby dodatkowo się narażać na jakieś takie nieprzyjemne akcje, więc no co, no chciał, nie chciał,
będę musiał gdzieś zaparkować wcześniej. Nie wiem czemu gdzieś tam w głowie siedziało mi to ta pierwsza godzina w nocy i mówię do pierwszej, no to spokojnie mi to wystarczy, nie? A teraz usiadłem tak na pauzie, zacząłem liczyć. Mówię, kuźwa Adrian, co ty kuźwa przeliczyłeś? Co to za matematyka, kuźwa? Nie wiem, no po prostu, wiecie, te emocje dały chyba górę i dlatego tak źle to obliczyłem. Mój błąd, przyznaję się, nie wiem, gdzieś tam z głupoty taki wyszedł naprawdę. No i taka niemiła sytuacja się przydarzyła. Nie wiem, czy tam coś widać, czy nie. Ale właśnie chciałem wam pokazać kolejną moją ciężarówkę, którą dzisiaj ostatnio udało się spotkać w takiej pozycji. Znowu być świadkiem czegoś takiego. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Jest już pomoc drogowa, za chwilę będzie policja. Koledze się troszeczkę jakby przytomność straciło. Nie chcę mi się o tym gadać, powiem wam. To nie jest temat jakby chyba na vloga. Smutna sytuacja, powiem wam, że nie spodziewałem się, że znowu coś takiego zobaczę. W tamtym kółku, we vlogach z straconego materiału, z vlogów, które no nie nadawają się do publikacji, też niestety przytrafiło mi się być świadkiem takiego czegoś, tylko że tam kolega zasnął. Ta sama droga, tylko że w drugą stronę. No przykro jest naprawdę to widzieć. Uspokoję was tylko trochę, że kierowcy się nic nie stało, tak jak teraz i poprzednim razem w tamtą stronę. Tutaj kolega zasłabł. On twierdzi, że on był świadom tego, co się dzieje, ale jakby nie miał wpływu na to coś, nie wiem, no nie mógł sterować tego ciągnika, nie wiem. No mówi, że sam nie wie, co tam się stało tak naprawdę. Mówi, że ciemno mu się trochę zrobiło w oczach, później tak się przytrzeźwiał, ale już za późno było, już leciał i położył zestaw, a poprzedni kolega zasnął, nie? Też się zatrzymałem. Też kilka metrów ode mnie tak naprawdę, kilkadziesiąt, set może metrów przede mną. Tego to widziałem, jak się kładł, nie? Z daleka. Widziałem te lampki, jak się kładą, tak wiecie, przykręcają się, mówię, kuźwa, co tam się dzieje, nie? To kładła się ciężarówka, nie? Pewnie i tak nic nie wiedzieliście, to całe szczęście. Bo wtedy, co wracałem w sumie do domu, jak się zatrzymałem, później wróciłem do ciężarówki, w sumie tam coś nagrałem, ale to nie nadaje się, jakby, no, mówię, jakość tego jest bardzo marna. Zresztą ja w późniejszym czasie stwierdziłem, że nie opublikuję tego. To nie jest jakby temat na vloga, ale dzisiaj, kurde, znowu drugi raz, nie? Chciałbym nagrać taką jakby refleksję tego wszystkiego. No i słuchajcie, zatrzymałem się, jak wsiadłem z powrotem do ciężarówki wtedy, to tak mi się ręce trzęsły, że nie mogłem tego opanować, nie? Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Kurczę, aby takich akcji było jak najmniej, no. Nie chciałbym, żeby takie akcje były. Kto by chciał, kurczę, kto by chciał. Nie wiem, jak to nazwać, ale nie wiem, z dwojga złego, to jest głupie. Nie wiem, no chodzi mi o to, że całe szczęście, że to poszło w trawę, nie? Kilka metrów dalej były barierki metalowe, które to by rozwaliły, rozerwałyby ten. Znaczy, i to by się zniszczyło jeszcze gorzej, nie? Zresztą to teraz to już nie ma znaczenia jakiegoś wielkiego, jak mi się wydaje, nie?
czy to by były te barierki, czy nie. Czy jakby były jeszcze... Ale dobrze, że ich nie było po prostu. Mogli się dostać do kabiny, to wtedy by było dużo gorzej wyglądało. No i dalej był też jakiś wiadukt, ale do wiaduktu było jeszcze tak 700-800 metrów. Mówię, dobrze, że to z dwojga złego, nie wiem jak to nazwać. Po prostu dobrze, że to poszło w trawę, a nie gdzieś tam w beton, w jakiś przepust i tak dalej. Nie? I dobrze, że lekko był załadowany. Watę miał na sobie. Także z watą to jeszcze. Gdyby było ciężej, mogłoby to się bardziej tragicznie skończyć. Nie potrafię, wiecie, powstrzymać jakby takich emocji w sobie. Ciężko mi jest, wiecie, coś takiego się zobaczy, albo będzie się świadkiem, albo będzie się na miejscu, będzie się widział tego człowieka. Ten sprzęt rozwalony i w ogóle, chociaż sprzętu to wiecie, no nie szkoda mi tak, tylko chodzi mi o to, wiecie, o całą tą sytuację, o te nerwy, o denerwowanie człowieka i w ogóle, naprawdę to jest coś, co jest ciężkie do opisania w słowach, to się może wydawać, ja wiele razy sobie nie zdawałem sytuacji, takiej powagi sytuacji, gdzieś tam widziałem wypadek i się nawet do niego nie zatrzymywałem, bo już była policja, karetka i tak dalej, gdzieś tam, wiecie, no przejeżdżałem i widziałem po prostu, że ktoś tam dzwona miał i tyle. Ale gdy się w tym uczestniczy, w sensie jest tam się jakby, rozmawia się z tym człowiekiem, widzi się to wszystko tak, wiecie, no z metra od siebie, to jest naprawdę uczucie takie, no nie do opisania i nic to nie jest dobrego, ale daje dużo do zrozumienia, daje dużo takiej refleksji. Można wyciągnąć z takiej sytuacji wiele, wiele, wiele wniosków. I za jakieś 1,5 kilometra mamy, słuchajcie, parking, na który planuję zjechać. 26 minut zostało mi jeszcze jazdy. Niestety przez ten postój straciliśmy troszeczkę czasu. No i co? Zostało 92 km do Świecka. Jest to naprawdę lekko ponad godzinka jazdy. I co, 500 metrów teraz znak pokazuje, już z daleka widać, no zjedziemy, zobaczymy, czy znajdziemy tam miejsce. Liczę, że tak. Jeżeli nie, to staniemy sobie i będę musiał poszukać na aplikacji jakiegoś miejsca, jakiegoś parkingu gdzieś tutaj w okolicy. Kojarzę właśnie, że tutaj na tych wiaduktach, zjazdach można coś tam jeszcze sobie ogarnąć, bo już nie raz, że tak powiem, ogarniałem, także tak, w drugą stronę też widzę, że tam zawalony ten parking też nieźle jest. Tutaj to cienizna, proszę Państwa. No i co my tu mamy do wyboru? Czy jest jakiś wybór w ogóle? Skręć w lewo, A2, P30. Chłopie, zapomnij. Twój dobry wybór to po prostu jechać dalej. Sorki. To radio. Czasami tak bywa. No nie, no gdzie tutaj? Nie ma miejsca, słuchajcie. Wszystko zajęte. Wszystko tragicznie. Skręć w lewo. A2, P30. Masakra. No i co wy na to? Jak na lato pewnie. Wyczarowałem sobie jakiś parking za 41 km i jadę. No i słuchajcie, kraj zakończenia zrobiony i jestem na takim parkingu, nazywa się tak, na 92. To jest chyba pierwszy parking od Świebodzina, może drugi. Albo pierwszy, albo drugi. Wiem, że ten pierwszy chyba był jakiś taki mały, że go szybko minąłem, a ten jest jakiś taki większy. Także spoko. Jestem, można powiedzieć, że ostatnia wolna rajka. Nie wiem, tutaj jest jakiś taki, wiecie, luźny parking, wszyscy stoją jak chcą, także i ja stoję jak chcę.
I tym akcentem chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a jeśli Wam się podobał, zostawcie łapę do góry. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym. Na razie. Cześć.